dobry, witamy Was w Wilnie. Dzisiaj będziemy szukać śladów Piłsudskiego na wileńskich ulicach. W różnych przewodnikach możemy znaleźć różne informacje powiązane z postacią marszałka. Dzisiaj zapraszamy odnaleźć to miejsce razem z nami. Po pożarze z Ulowa rodzina Piłsudskich przeniosła się na stale do Wilna. Zamieszkali kolejno przy ulicy Trockiej 3, Świętej Anny 4, Baksztę 16, przy ulicy Ruskich 5 2 września 1884 roku zmarła matka Józefa Piłsudskiego. Została pogrzebana w rodzinnym majątku w Sugintach. Dopiero po 52 latach spoczęła na Rosie razem z sercem syna. Po śmierci Marii Zbiliewiczów-Piłsudskiej rodzina Piłsudskich zamieszkała przy ulicy Dominikańskiej 9. Te częste zmiany zamieszkania spowodowane były ciągle pogarszającą się sytuacją materialną rodziny. Bronisław Piłsudski w swoich wspomnieniach pisał, że czasami nie chodziło się do szkoły z powodu, że nie było po prostu spodni. W połowie XVI wieku biskup Protasewicz zaprasza do Wilna jezuitów, którzy tu zakładają szkoły. 1 kwietnia 1579 roku staraniem króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów Stefana Batorego szkoła zostaje zamieniona w uniwersytet. Dekret zostaje potwierdzony przez papieża Grzegorza XIII, a pierwszym rektorem został Piotr Skarga. Ciekawostką jest to, że pierwszy dekret założenia uniwersytetu został wydany w 1578 roku w Lwowie, ale Sejm go nie potwierdził. I dopiero gdy Batory zagroził uzurpacją władzy, wówczas Sejm potwierdził dekret założenia uniwersytetu w Wilnie. Założenie uczelni wiąże się nie tylko z królem Stefanem Batorym, ale też z królem Zygmuntem Augustem, który dla szkoły jezuickiej sprezentował swoją bibliotekę. Także wiąże się nie tylko z biskupem Protasewiczem, ale i biskupem Radziwiłem, który fundował drukarnię Uniwersytetu Wileńskiego. Tutaj wykładał Jakub Wujek, Maciej Kazimierz Serbiewski, tutaj studiowali Adam Mickiewicz, Simonas Doukantas, a ich wykładowcą był Joachim Lelewel. Między innymi dzięki rektorowi Marcinowi Poczobutowi założono obserwatorium astronomiczne w Uniwersytecie Wileńskim. Uniwersytet Wileński był jedyną swego rodzaju uczelnią w tej części Europy. Jednak kres świetności nastąpił w XIX wieku. W 1803 roku staraniem Adama Jerzego Czartoryskiego uniwersytet otrzymuje tytuł cesarskiego. Jednak po upadku powstania 1830-31 roku uniwersytet zostaje zamknięty, a budynki zostały oddane pod Gimnazjum Wileńskie nr 1, w którym w 1877 roku naukę rozpoczął Józef Piłsudski, a egzamin maturalny zdał w 1885 roku. U Piłsudskiego na zawsze pozostał sentyment do tej uczelni i miał marzenie odkryć ponownie Uniwersytet Wileński. Swoje marzenia urzeczywistnił w 19 roku w październiku, kiedy ponownie reaktywowano Uniwersytet Wileński pod imieniem Uniwersytetu Stefana Batorego. Między innymi Piłsudski, darząc szczególnym względem tę uczelnię, część swojej wypłaty do końca swoich dni przeznaczał na utrzymanie uniwersytetu. A ciekawostką jest to, że gdy przybył do Wilna w 19 roku, zabrał ze sobą oficerów w swój sztab na wycieczkę po Wilnie i zaprowadził ich do uniwersytetu, gdzie dla nich powiedział: pierwsza wileńska gimnazja. Po 2 latach od zakończenia matury w marcu 1887 roku Józef Piłsudski został aresztowany w domu naprzeciwko kościoła franciszkanów. Powodem zatrzymania był zarzut współdziałania w zamachu na cara Aleksandra III. Po procesie Józef Piłsudski został skazany na 5 lat katorgi. Po powrocie z Syberii w roku 1892 w lipcu miesiącu zamieszkał u Zofii Kadynacowej na Belmoncie. Doświadczenia katorżnicze także wpłynęły na poglądy polityczne Józefa Piłsudskiego. Po powrocie z katorgi wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej, między innymi której zjazd odbył się w Lasach Ponarskich. W Wilnie był także wydawany organ Polskiej Partii Socjalistycznej Robotnik. 24 maja 1899 roku Józef Piłsudski ożenił się z Marią Skoplewskich-Juszkiewiczową. Młodzi zamieszkali na Śniepiszkach w okolicach kościoła Świętego Rafała. Jednak wkrótce Piłsudski został zdekonspirowany i musiał opuścić Wilno. I do Wilna wrócił dopiero w 1919 roku jako naczelnik państwa i naczelny wódz Wojska Polskiego,
które w kwietniu 19 roku wyzwoliło Wilno z rąk bolszewików. Później Piłsudski niejednokrotnie wracał do Wilna. Najchętniej zatrzymywał się w Palacu Reprezentacyjnym Rzeczypospolitej. Tu pracował, przyjmował delegacje, prowadził gry wojenne z najwyższymi oficerami garnizonu wileńskiego. Ciekawostką jest to, że właśnie w Palacu Reprezentacyjnym otrzymał dyplom honorowego obywatelstwa 111 gmin województwa wileńskiego. Palac Biskupi, Palac Namiestnikowski, Palac Reprezentacyjny, a dziś prezydentura. Dawny dwór biskupi, który był drewniany, w 1792 roku Wawrzyniec Stoka-Gucewicz przybudował namurowany dla biskupa Ignacego Masalskiego. Po upadku Rzeczypospolitej dwór należał do cara. W tym dworze zamieszkiwał Stanisław August Poniatowski, Napoleon Bonaparte, Wilhelm Król Pruski, a także Ludwik XVIII. W roku 1819 car Aleksander I rozkazał, aby dwór został przebudowany. Przebudowy miał dokonać architekt Stasów i właśnie w 1824 roku rozpoczęły się prace, którymi dowodził Karol Podczaszyński. Przebudowując palac, sam palac okazał się o wiele większy i dlatego należało po prostu zniszczyć część podwórków uniwersyteckich, aby mogłaby ulicą Uniwersytecką przyjechać dorożka. Sam palac ukończono w roku 1832. Między innymi przed palacem powstał skwer z fontanną. Zamiast fontanny w roku 1898 postawiono spiżowy posąg dla Michaila Murawiowa. Co ciekawe, wileńska młodzież niejednokrotnie wysmarowywała pomnik wilczym tłuszczem i dlatego dookoła pomnika często bywało mnóstwo szczekających psów. Kult Matki Boskiej Ostrobramskiej jest ważny dla wielu wiernych na całym świecie. Był też ważny i dla Józefa Piłsudskiego. Wyruszając na wojnę w 1914 roku otrzymał mały srebrzysty obrazek Matki Boskiej Ostrobramskiej, z którym nie rozstawał się do końca swoich dni. A po wyzwoleniu Wilna w 1919 roku w kaplicy Ostrobramskiej złożył wotum. Małą srebrzystą tabliczkę z napisem „Dziękuję Ci Matko za Wilno”. To tu, w tym miejscu w 1922 roku otrzymał symboliczne klucze od miasta Wilna. Józef Klemens Piłsudski zmarł w Warszawie, w Belwederze, 12 maja 1935 roku. Zgodnie z ostatnią wolą marszałka, serce jego wraz z prochami matki zostały pochowane na cmentarzu na Rosie w 1936 roku, 12 maja. W absolutnej ciszy złożono serce marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z prochami matki do grobowca. Dopiero później zabrzmiał hymn państwowy oraz salut artyleryjski. Przy płycie nagrobnej wówczas stanęła warta honorowa, która trwała do 18 września 1939 roku. Wówczas od kul sowieckich zginęli ostatni członkowie drużyny wartowniczej – kapral Salwiński, szeregowy Sawicki i szeregowy Stacierowicz. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Już wkrótce! Dzisiejszym odcinkiem kończymy podróż śladami Piłsudskiego i wracamy do powiatu święcińskiego, do Podbrodzia. Ponoć nas tam czekają. Zapraszamy do polubienia naszego programu, do komentowania i oczywiście do wsparcia za pomocą platformy patreon.com. Do spotkania wkrótce!